ten mecz ułożył się na naszą korzyść od początku, kiedy przeciwnik dostał czerwoną kartkę. To na pewno pomogło, ale mimo to myślę, że wygralibyśmy ten mecz. Myśmy bardzo dobrze mentalnie nastawieni do tego meczu. Mieliśmy rozpracowanego przeciwnika, wiedzieliśmy, co chcemy grać i wiedzieliśmy, że jeżeli zagramy to, co mamy założone, to wygramy to. Wysoko też rywal postawił poprzeczkę, no to też było jasne. Rywal dysponuje bardzo dobrym składem. W Pelikanie jest wielu dobrych zawodników, mają szeroką kadrę. Oni też będą walczyli o najwyższe cele w tej lidze i myślę, że kolejne kolejki zweryfikują to, że po prostu zaczną zdobywać punkty. Tydzień temu wygrali z Lechem, dzisiaj na szczęście my byliśmy. Różnie to się układało. Zaczęły pierwsze nasze pojedynki na pewno na naszą korzyść, bo to były baraże, to już wiele, wiele lat temu, ale zawsze było ciężko, ale też te mecze były ciekawe, więc zachęcam kibiców, którzy na pewno przyjdą, wspomogą nas. Z nimi na pewno nam się uda. O prestiż. Każdy mecz w tej lidze jest o prestiż. Jeżeli tylko 6 drużyn zostaje w lidze, to tak naprawdę nie można odpuścić nic, no bo tu każda kolejka może decydować. My chcemy jak najlepiej wypaść na jesień, zbierać tych punktów sporo, żeby później na wiosnę, kto wie, może walczyć dosyć więcej.